Cześć, cześć, witam ponownie. Jesteśmy nadal tutaj na Tuczance, czy jak to zwał. I szukamy bomby, którą się okazuje, że Tulianie podłożyli przeciwko, bojąc się, że przeciwko Kroganom. Dosyć walka już trwała, także musiałem przerwać. Idziemy dalej. Dosyć ostro, bo tutaj Cerberus jest oczywiście. Też znaleźli tą bombę i ostra walka. A Cerberus najchętniej by wszystko wysadził, nie? Tak się domyślam. A to kto jest? Wrogowie? Są wrogowie. No to wypróbujemy coś, kochani, przeciwko wam. Gdzie się chować, gościu? Masz? No, pokazać mi się tu. Widziałeś? Ja sobie troszkę postrzelam. Super. Super, dobra. Pobawiliśmy się troszeczkę. Idziemy, panowie. Tu coś mamy. Ale pistolet maszynowy, to nas nie interesuje. Ale leży, to bierzemy, no. Jest, dobra, to snajperka jeszcze mi się kiedyś przyda. Nie pozbędę jeszcze, waleczny. Weźmiemy ją jeszcze, umocnimy oraz... Jest wolna, no ale to jest snajperka. No, fajnie to wygląda, muszę przyznać. Ładnie odstawili to. Te ruinki. Ja wiem, Wiktor, że tam walczy, że czeka za mną. Ale pozwól, że będę to po swojemu realizował. A spokojnie. Celownik, pistolet. Nie chcę do pistoletu celownika. Ale jak już mówiłem, leży to się bierze, tak? O Jezu, uciekli mi. Cholera. A, tam bomba. Przedtem mi tam pokazywało, że tamtędy miałem iść. A teraz jestem dobrze? Co teraz? The Turians who created this have my respect, but we're running out of time. Commander, we're entering the bomb site, moving towards the control station. Roger that. We're on our way. Sterowania, tak?
Rozumiem. O Jezu, ale będziemy pewno szybko uciekać. We're closing on the hornet's nest. They'll be swarming out any minute now. Agreed, but they've underestimated us. Cerberus will return to correct that. Ale hela, uciekają. Aha, tu weszliśmy. Dobrze, dobrze, panowie, sorry. Ja czasami się gubię. Muszę się rozglądać, żeby czegoś tu nie opuścić. Dobra, gdzie my mamy iść? Czyli jest dobrze, czyli gdzie teraz? Tu? Oni wszyscy uciekają tu. Co jest? Działko, tak? A, to my na działko mamy taki sposób. Nie bez potrzeby umacniałem sobie ten karabin. Nie bez powodu, znaczy się. Looks like control schematics for automated turrets. No good now, but they might be useful later. Tak jest. Tu nie ma nic. Kurde, generator tarczy i co? No i lutuje w generator tarczy i co? Powiem, że generator trzeba niszczyć. I nic. Tak, nic to nic. Kto tam jest? Jestem ciekawy. Czy to są nasze chłopaki? Tak jest, Tulianie czekają. Dobra. To już sypiemy. Cerberus set up a firewall around the trigger mechanism to slow us down. I need to create a bypass. That'll take time. But like you said, no trigger, no explosion. Are you sure you can disarm the trigger? Yes, it's old tech. O, będziemy musieli się bronić pewno, zanim to opanował, wiesz. Graj na czas, fajnie. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. Understood. Starting bypass. And... thank you for making sure I get this chance. Jeszcze nie dziękuję, kochanie. Just make it right, soldier. O, rany. Snajper jakiś. Dajcie spokój, chowajcie się. Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Nobody gets past us. Clear? We got it. A gdzie jest porucznik Wiktus? A gdzie jest porucznik Wiktus? Aha, tam na górze, tak? Mam nadzieję, że z góry go nikt tam nigdzie nie zaatakuje, co?
Może więcej na dole pomogę? Jak nie zginę. Dobrze jesteście, Javik i ten James. He's taking fire. Protect him. Dobrze jesteście, dobrze. Ej, kto to strzela do Victusa? Za chwilę będę musiał wrócić na górę, jak tak dalej pójdzie. Uwielbiam, jak oni tą zasłonę dymną robią. Chwila, moment, gdzie ja mam to? Nie granat, tylko to. Strzał szansowy. W ogóle to już teraz bierzemy strzelbę. Super! Jesteśmy niesamowici, wiecie? Nie teraz. Teraz nie mogę zginąć. Ale Victus straci trochę zdrowia. Ja nie wiem, czy nie mam wrócić na górę. Dlaczego tracisz zdrowie tej? No, właśnie. Udało się. Super. Cerberus hacked the trigger mechanism. It set to detonate. Disarm it. No time. I have to separate the trigger from the bomb. No nie możesz wysadzić całej planety. Cover me. Teraz masz dłuższe serie, ze mną masz tylko potrójne strzały. No Victus, zrehabilituj się, troszkę wymiękłeś, teraz masz okazję. Super. Chyba się udało, co? Widzisz, teraz będziesz bohaterem. Jeszcze coś nie tak? Boję się. Co ty kombinujesz jeszcze? Szkoda by cię było. Oj, chyba zginiesz, jakby bohater coś tak czuje.
No. Szlak by to trafił. Szkoda cię, stary. Naprawdę szkoda. Kawał dobrej roboty odstawiłeś. Naprawdę. Tyle czasu na tej planecie. Sounds like they started sweeping out the remaining server's troops. Hate to be the guy who told the Krogan about that surprise package. You get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. You can spend your whole life making up for your mistakes. At least the guy went out in a blaze of glory. We still talking about the Primarch's son? Sure. I'm getting tired of seeing people die. Lieutenant Victor's fought for a cause he believed in. A soldier can't ask for more than that. He died well. Nobody dies well. I'm tired of saying otherwise. Tak, śmierć jest zawsze śmiercią. Jakby nie patrzy. No ale lepiej, że taka niż w niesławie. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb. They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. Sali Kroganie. The situation is fragile at the moment. With Reeve and the Primarch aboard the Normandy, you've got a situation brewing. We don't have a solid alliance between those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. W razie czego będą więźniami. Już. Pack it out. Nie będę miał chyba wyjścia. The Genophage wasn't enough. You needed another way to keep your pets chained. The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. You still didn't tell us about the bomb, coward. Hey. Chyba się mylicie? Nie, no musimy zapomnieć. Nie we can't let the past rip us apart. Working together, we have a chance. Primarch, you had a bomb at T'Chanka. And Reeve, in the Turian's place, you would have done the same damn thing. Commander? It's over. His own son died today, making this right. Please, Commander, it's all right. All right, Commander, I agree. We have strong... Ale łagodzi obyczaje. No tak, ale z tymi wojownikami trzeba ostro. We do. I understand your reservations before, Commander, but I hope you now understand the secrecy. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie powinieneś tak zrobić. Powinieneś mnie ostrzec. I hate secrets and politicians, Primarch. Your son had to die to fix this. Yes. You're right, Commander. Dosyć tej prawości. Czasami też muszę ostrzec. I know that now. No. Mała reprymenda ci się przydała. Za to, że mi nie zaufałeś. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. Yes, sir. No, egoizm 2 i prawość 2. A tak by było prawość 4. Ale nie, dobrze. Jest dobrze. Dobra, mamy jeszcze parę minut, co? No? Jak tu jestem, to jeszcze dokończmy może, co? A tu zobaczmy. Coś mi doszło. Nowy Turianin. Flotylla Laturia. No, mamy Turian, proszę.
No, trochę nas się zbiera, ale ciągle wskaźnik gotowości 50, no. No to powinno coś rosnąć, coś stopniowo, bo było widać, że fajnie rośnie, a nie. Siły zbrojne coraz więcej, ale nic nie widać, żeby coś było lepiej, no. Dobra. Coś jeszcze? Ty, Malcho? Again, Commander, thank you for ensuring my son died with honor. It's all a Turian father can hope for. But this is war. The time for mourning is later. Is there something you need? Sprawdźmy. Despite everything, Primarch, I'm sorry for your loss. Thank you, Commander. And I know I'm not the first to lose their son to this war. Needless to say, I'm committed to stopping the Reapers. That's all. Of course, Commander. Kroganin jest gdzieś tam na górce, tak? Gdzie on jest? A gdzieś był na górce. Tu jest. A ty mi coś powiesz? I'm about to call this whole deal off, Shepard. I knew the Turians had it in for us. Przestań. Just bear with me, Reeve. Nobody said this would be easy. Easy? You don't have a genophage hanging over your head, or a bomb ready to blow up half your planet. Krogan. Przecież macie tą bombę. I understand. You better. Now, do you need something? What do you think the Krogan will do after the genophage is cured? No rush. As the one who cured it, my word will be law over all the other clans. Then your council will remember why they feared the Krogan. No tak. Tak, nie zemsty. Dobra, nie chcę się gadać na ten temat. Yes, there's a lot to be done. Nie chcę się denerwować. Adams would like to speak with you down in engineering. I heard what Victus did. He was a brave man. I don't think I could... there I go again. I was going to say that I could never do that. But I was wrong. Being here, watching you, you've shown me what it means to serve in the Alliance. You're a good officer, Trainer. Glad you finally realize it. Not that I'm volunteering for bomb jump duty. I'd suggest sending someone who has armor first, if possible. Come on. Przynajmniej szczerze. Mechanik chce ze mną rozmawiać. Tym, co męża stracił, dajcie spokój. Ja nie chcę z nim za bardzo rozmawiać. Kto mi tu dziękuję? Jessica? Beningo. No, to jest miłe. Mi się wydaje, że tutaj coś w tej grze, coś przycina, zacina, tak jak tam nie mogłem wyjść od Jokera i dlatego pewno na Beningu już mam wykonane to zadanie. Tutaj coś? Nie, tutaj nic. No chodźmy do tym... Zaraz, maszynowni? Zaraz. Gdzie jest ten Adams? Maszynownie jest Adams. Jeżeli Donnelly i Daniels. A co tam Adams robi? Myślałem, że Adams to jest ten... tam na dole. Dobrze, że spojrzałem. Tym, gdzie doki. Doki promów. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation.
See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See, Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy. She is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole... The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle at the same moment the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic... What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. A, czyli wygląda na to, że będę musiał iść na Citadel. Need anything, Commander? How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly's dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated... O Jezu, jeszcze raz o to samo pytam. I'm glad to have him on my team. Danielson, could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. Jak już, to jeszcze, żeby nie było mu przykro. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Dobra. To wszystko wiemy. Tu chyba nie sądzę, że było o czym gadać z kimkolwiek już. Nic na nowo raczej się nie urodzi nam. Dlatego spadamy do centrum i tam się pożegnamy. Co? Zejdziemy tam. Do sklepu, ale ja się z wami pożegnam, wiecie, zajrzę, tylko nie sądzę, żebym coś kupował, bo muszę baby trzymać na tą rudę, tylko zobaczę, bo tam znowu jakieś rude modyfikacje, coś znajdowałem, nie wiem po cholery na co, ale sprawdzę po prostu tylko, jak coś będzie, to wam później powiem, no. Dobra, to trzymajcie się, na razie teraz będę miał przerwę, co najmniej tydzień, no ale nieważne. I tak nie wiadomo, kiedy na YouTubie to wszystko będzie. Dobra, to trzymajcie się, na razie, do miłego, cześć, cześć.